40. rocznica powstania Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej i stulecie wybudowania po I wojnie światowej Krzyża Niepodległościowego na Wzgórzu Iwankowskim były okazją do uroczystego spotkania mieszkańców gminy i zaproszonych gości. Podczas jubileuszowej uroczystości w niedzielę 31 lipca marszałek Witold Kozłowski przekazał na ręce prezesa oddziału ZP Piotra Króla Nagrodę Województwa Małopolskiego, medal Polonia Minor. Chcę przekazać słowa najwyższego uznania i podziękowań za wszystko, co robicie Państwo dla mieszkańców tej ziemi, a tym samym dla całej Małopolski, mówił marszałek Witold Kozłowski. Tutaj wyszło w rozmowach, w dyskusji, jak ta wspólnota jest zintegrowana i to nie tylko Związek Podhalan, ale też koła gospodyń, ochotnicy strażacy, władze gminy, radni. Tylu gości przyjechało, co to znaczy, że ten oddział też ma być szacunek środowiskowy w Związku Podhalan. I to wszystko się układa na to, że warto było przyjechać, warto było powiedzieć kilka ciepłych słów i też nagrodzić złotym medalem Polonia Minor. Podczas uroczystości jubileuszowe nagrody za społeczną pracę na rzecz lokalnej społeczności wręczono także ludziom związanym z Gorczańskim Oddziałem Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej. A to jest taka robota, co no, trzeba ją kochać, trzeba ją od serca lubić, bo to nie, za to nie ma kasy, jak to choć to myśli, za to będą płacić. Nie, to się robi, bo to się lubi. 40 roków, no to już jako minęło i dużo się ludzi bez ten czas pominęło. Nie tak niespodziewanie poodchodzili, naprawdę tacy zacni gazdowie i ludzie tacy, co to kochali tą góralszczyznę, tą tradycją, co to była. Już nas coraz mniej takich starszych zostało. Gorczański oddział ZP w Ochotnicy Górnej powstał 12 lipca 1981 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa zarządu głównego w Nowym Targu Józefa Staszla. Liczący obecnie ponad 60 osób, Gorczański oddział Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej uczestniczy niemal we wszystkich większych uroczystościach organizowanych przez Zarząd Główny Związku Podhalan.